W poprzednim odcinku niestety pokonał nas dungeon i dzisiaj musimy wrócić sobie po itemy. Moi drodzy, witam was bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Better Minecrafta. Ja już sobie tutaj na szybko przygotowałem nasz, że tak to powiem, wypadowy secik. Lecimy szybko do Waystone, no i moi drodzy, miejmy nadzieję, że zapisało się, kurczę, nasze itemy w grobie. No i miejmy nadzieję też, że uda nam się to dzisiaj jakoś tam dostać, co nie? Jakby, no mamy litrę, mam dwa totemy nieśmiertelności, jeżeli się nie mylę, to może nawet trzy, nie, niestety mam dwa. Litra powinna mi styknąć, żeby dolecieć do tego miejsca, nie? No mamy 200 metrów do swojej śmierci. Subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie częściej odcinki z Better Minecrafta. No i ja chciałbym tylko poinformować, że jak coś, wracamy już do codziennych odcinków Sorka, że ostatnio filmu nie było, ale kurczę, byłem chory teraz przez ostatnie 3 dni, a wczoraj nie działał mi niestety Minecraft. Dobra, ale to już nie ma sensu, żebym się rozwodził nad jakimiś tam problemami, które miałem przez ostatnie dni. No anyway, już jest wszystko w porządku, już możemy wrócić do normalności. Moi drodzy, ja sobie lava bucket postanowiłem wziąć. Dobra, czekajcie. Ty, tu nikogo nie ma. Mam wszystko! Na luzie! Mordo, na luzie, sportowej bluzie, ty! Czekajcie. Fajnie byłoby jakąś perłę walnąć na górę. Ewentualnie obczaić, czy goni mnie jakiś zombie. Jak nie goni mnie, dobra. W tym momencie możemy sobie firewery wziąć i polecieć gdzieś na górę, ewentualnie do endu, żeby sobie to wszystko posegregować i w miarę ogarnąć. Fajnie, że nikogo tutaj nie było, na szczęście. Czekajcie, bo też nie wiem, jak daleko chciałem lecieć. Tutaj mam lecieć, dobra. Już widzę, że nie mam swojego seta, nie wiem dlaczego, i to jest trochę dziwne. Mam jakby ten set, który sobie wziąłem ze sobą. Nie wiem, gdzie jest mój netherite'owy set. Jest, jakby wszystkie itemy wróciły, ale nie wróciły. Nie wrócił mi ten set. I kurczę, ciekawa rzecz, bo nie mam pojęcia, co się mogło stać. Dobra, chodźmy tam jeszcze raz. Najwyżej będzie tak zwana lipa, wielki fantom obok mnie. Czy to było tutaj? To było tutaj, nie? Widzę, że już się pogenerowały te szkielety. Tu jest ten spawner, nie? O Jezu, o Jezu, o, aha, na dwa hity. Holy fuck. Dobra, widzowie, powiem szczerze, ta gra nas nienawidzi. Ja w tym momencie mam jakąkolwiek elitrę, nie dość, że chyba mamy po secie, to na 100% mamy, nie? W sensie, no ten set już raczej nie wróci, nie wiem, być może najprawdopodobniej musiałem bez zbroi być, żeby ten set w 100% wrócił. Ja pierdziel, ale jestem załamany. Najbardziej załamany jestem tym, że chyba nie mam już książeczek z expem. Mam jakąś trzcinę, mam jakiś proch, więc to jest spoko. Mamy też tą elytrę, ja pierdzielę, nie wiem, czy chcę takiolo tam lecieć, no bo jeżeli takiolo tam polecę, no to zginę. Sami zobaczcie, że ten totem, to mi na hita pada. Ja pierdzielę, no nie wiem, ale lipa się stała. I nie mam żadnej książki z expem, żeby sobie jakoś to wyrobić czy coś, ja pierdzielę. Wezmę sobie może Waystone i postawię na tym dungeonie, będzie prościej się tam dostawać. Tylko jak ja mam level wbić, kurde, no niesamowite, takie dramaty tutaj, ej serio, chyba odpuścimy sobie ten dungeon, widzowie. No bo to jest dramat, to jest po prostu dramat, co nie? Największym dramatem jest jakby fakt, że nie mam totalnie levela. W piecyku coś, pół levela w piecyku, ja nie mogę. Dobra, ty, trzeba coś przepalić, cokolwiek. Tak, o, żelazo przepalamy, czekamy na pierwszy level. Cztery paski, miejmy nadzieję, że jak najszybciej nam to się trafi. To jest tak tragiczne uczucie. Nie dość, że zginąłem tam raz, to drugi raz, to już moja czwarta śmierć w ogóle, czwarta. I z czego dwie są w tym samym miejscu, nie? Raz na rajdzie zginąłem dwa razy i teraz dwa razy w tym dungeonie. Obym ja nie zginął trzeci, to jest moje marzenie po prostu. Serio, zabieramy itemy i wracamy stąd. W ogóle mamy zimę. Pisaliście mi, że w zimę na przykład średnio jest z jedzeniem, że się mało co pojawia. Ale myślę, że na spokojnie damy radę, no już jakieś gwiazdki pograbiamy, czy zrobimy sobie, wiecie, złote marchewki. Myślę, że na luzie. No i kurczę, no co? Myślę, że na pewno jak uda nam się wrócić. Dobra, mam pierwszy level, więc to żelazo mogę schować, to też mogę schować. Fajnie było, to możesz się przepalać, bo jesteś mi totalnie niepotrzebny. No i lecimy do Waystone'a. No i lecimy do smoka, moi drodzy, bez zbędnego przedłużania. Mam nadzieję, że elitra nam styknie. No musi nam styknąć, no jak nie styknie nam, to będzie lipa tak zwana. Biorę jeszcze Waystone, mam firewery. No i co? Trzeba być dobrej myśli, tak? Tutaj jest nasza ostatnia śmierć. No i tak jak mówię, 200 metrów raczej powinno nam się udać przelecieć. To nie jest jeszcze taka odległość, która się, wiecie, która jest, że tak to powiem, na granicy nawet. No i dobra, w tym momencie już mam totalnie w dupie fantomy. Lecę tutaj, stawiam Waystone, jakby coś. Chyba nie ma żadnego szkieleta wyrespionego w tym miejscu, więc nawet być może dobrze. Mamy wszystkie swoje itemy, nie wiem, czy wziąłem finalnie ten, nie wziąłem finalnie, dobra, ja mam to w dupie, widzowie, mam 106 firewerek, w ogóle w stacka mi się połączyły. Nie bij mnie, nie bij mnie, nie bij mnie, nie bij mnie, serio. Tak się cieszę, że miałem te 3 litry jednak, naprawdę, szczerze, no ten dungeon w połowie do zrobienia, w drugiej połowie nie do zrobienia, nie, no, jak sami mogliście w sumie zauważyć. Ty, tylko może ja bym wziął tą, nie, dobra, mam tą lepszą litrę, okej, okay, podniosło mi się. Ale jak sami mogliście zauważyć, no, jest, są jakieś spawnery, jakichś chorych zombiaków, co nie, których ja totalnie nie ruszę.
więc wydaje mi się, że po prostu nie ma co, lepiej pozbierać sobie najlepszy set. No w tym przypadku to i tak chyba nawet nie mamy tego najlepszego seta, co nie? No bo z tego co widzę tutaj w naszym plecaku i w naszym EQ, nasza netherite'owa, znaczy nie netherite'owa, tylko nasza złota, znaczy złota, smocza zbroja poszła się, że tak to powiem, rąbać. No czyli podsumowując naszą wyprawę, no mamy giga dużo diamentów, co nie? No te diamenty już naprawdę w tym momencie nie są problemem, bo tutaj są ponad 2 staki, jeszcze tutaj jakieś powinny gdzieś być w plecakach i tak dalej, więc naprawdę te diaksy żadnym problemem nie są. Elytra też jako tako problemem nie jest, bo mamy finalnie 2, więc to jest nawet spoko. Nie wiem, czy nie powinienem mieć 3, ale chyba mi tak jak mówię, no spadła mi zbroją, nie? Raczej zbroja mi... Przez to, że zbroja padła, no to ta elytra też padła. Czy ja nie wiem, czy zbroja padła, czy mój mending w ogóle na zbroi, to jest najgorsza rzecz. Cały mending się poszedł rąbać, ja pierdziele. Ej, tragedia, naprawdę, tragedia, no nie wiem, co poszło nie tak, wszystko tu poszło nie tak. Dlaczego? Dlaczego tak musiałem zrąbać? Ja pierdziele, gdybym wiedział. Tym bardziej, że ja miałem 4 mendingi na zbrojach, co nie? Temy jakieś, no nic, co byłoby nam jakkolwiek mega potrzebne. Stapka netherite'u, no to spoko, więc co, moi drodzy, no powiem szczerze, trzeba... Na sam start mamy na szczęście nasz miecz i mamy nasz łuk, więc to jest pół biedy. No myślę, że na sam start najlepszą decyzją w tym momencie będzie pofarmienie Westgasta, żeby pofarmić sobie te Dragon Scale, co nie? Ja z tego co wiem, to powinienem jeszcze gdzieś tam z jedną albo dwa te Dragon Scale gdzieś tutaj mieć. Jeden jest Dragon Scale, o. Będziemy mogli też Widera zrobić, ale myślę, że to nie dzisiaj, no tak jak mówię, no nie mam niestety ekwipunku. Dwa Gastiry, to jest za mało, żeby smoka odrodzić, więc wydaje mi się, że dobrym podejściem w tym momencie będzie wyrzucenie, ja już nie mam gdzie tych rzeczy wyrzucać, nie? To jest też niesamowite, serio, trzeba tutaj w końcu posegregować ten fipunek, posegregować te książki, wszystko. No nic, bierzemy aktualnie to, te jabłka nam myślę nie są potrzebne. Nie wiem dlaczego to jest zestakowane w takiej ilości, ale nie będę narzekał, no bo to w sumie dobrze nawet dla mnie, mam jakby więcej slotów w ekwipunku. No i moi drodzy, myślę, że w tym momencie to możemy sobie udać się na naszą dzisiejszą wyprawę. Nasza dzisiejsza wyprawa będzie, że tak to powiem, prosta, musimy zabić kilka gastów. Mogę dać tak, to wtedy ta elytra będzie miała jakby priorytet do naprawiania się. No i miejmy nadzieję, że to się uda i miejmy nadzieję też, że uda nam się w miarę szybko te gasty znaleźć. No bo nie ukrywam, fajnie byłoby nawet sobie być może dzisiaj tego smoka rąbnąć, żeby przynajmniej zrobić sobie te kuna Dragon Scale, co nie? Ale powiem wam, moi drodzy, że trafiłem niestety w moment gry, który nie chciałem trafić, no bo wiecie, to jest ten moment, gdzie w tym momencie już nie mam takiego łatwego levela. Trzeba zrobić tam 100% to ekspiarkę Endermanów i myślę, że zajmę się tym w następnym odcinku, ewentualnie na najbliższym streamie, który będzie, no bo teraz już wracamy też ze streamkami. Wiecie, jak już mogę finalnie mówić i w miarę tam powiedzmy jakoś nagrywać, no to myślę, że streamki też wrócą, no i na streamku sobie ogarniemy, wiecie, tą ekspiarkę Endermanów. No i jak zrobimy tą ekspiarkę Endermanów, to wydaje mi się, że następnym takim w miarę naturalnym krokiem będzie wtedy ulepszenie sobie też wieśniaka na mending, żeby w końcu sobie... Ej, co to jest? A, to są magma cuby, co jest? Witam cię, proszę pana. Może najpierw spawner, co? No nie ukrywam, wolałbym Gaa, bo tego się więcej respi, no tak, ty Jezu, ja, to mi za dużo bije. Zwykłe EQ w Minecraft nie oddaję totalnie, widzowie. Plus jest taki, że sporo magma krimów zebrałem, tu mam tego Blue Bomba jeszcze, dalej nie wiem co on robi. Szukajmy na enchantach, moi drodzy, chociaż te enchanty w sumie też możemy wziąć na wszelki wypadek. To wiecie, że zawsze się zenchantuje jakoś i sobie się zgarnia ekspa, co nie, póki jeszcze tej ekspiarki Endermanów nie mam. No anyway, trzeba zrobić ekspiarkę Endermanów, trzeba poulepszać rzeczy na mending wszystkie i najlepiej zrobić sobie zapasowego seta, nie? Na wypadek, gdybym zginął tak jak teraz. Żeby nie było takiej sytuacji jak teraz, co nie? Że muszę sobie lecieć. O! To chyba gaz, nie? Siema, gaście. Chyba tak. Ty, czemu ja cię nie mogę trafić? Co jest? Dobra. Oddałeś te? Czy nie? Oddałeś, musiałeś oddać. No nie, nie oddał jednak, to so bad. Ty, no moi drodzy, czyli tak szczerze, to potrzeba nam 6 gastirów dzisiaj na tą wyprawę. Jeśli uda nam się zdobyć 6 gastirów, to będziemy 2 razy mogli zabić se smoka. Zabicie smoka 2 razy, słyszę cię ty, gasiku, spokojnie, ja cię słyszę za chwilę, tak, o tutaj. Dobra, wyleciał gastir, jest 3, dobra, czyli jest 3, fantastycznie, one tu już 3 będą generować. Więc myślę, że ja sobie to po prostu posiedzę. Pobiegam, aż w końcu one się tu porespią, zrespi mi się jeszcze 3 te gastiry. No i wtedy myślę, że sobie szybko skoczymy na smoka, rąbniemy smoka, jak rąbniemy smoka będę mógł sobie zrobić, wiecie, już ten dragon scale'owe rzeczy. Co to jest? Proszę mnie nie zapadać nigdzie. Netherite, z tego co wiem, to trochę go mamy, nawet jeżeli nie mamy full tego netherite'a, to wiecie, to zawsze można sobie density skoczyć i szybko nafarmić z tych, wiecie, piglinów, co nie? Z tych jakby warhogów, czy tam jak oni się nazywają. Więc myślę, że na chillu, zobaczcie kto tu się zrespił, siema.
kolego, dawno się nie widzieliśmy. Co masz ciekawego? 16 pereł za błonę Fantoma, 10 pereł za Potion of Slow Falling. Tu masz ten opal jakiś tam śmieszny. Podka na healing za opal, to chyba war by było, nie? I mamy jeszcze knockback 2, knockback sticks za 3 Netherrealm goty. Opal sword chest i za... O kurde ty! Ej, co jest bazę? Za 24 stawki Netherrealm, efficiency 7, unbreaking 7, fortuna 5 i mending. Ej, to jest fajny trade. Kurde, nie mam name taga, a szkoda. Ej, ale tak szczerze, no nawet jeżeli to jest chyba najlepszy kilo w grze, to te gobliny nie są rzadkie, bo one się pojawiają za każdym razem, jak wejdziesz i posiedzisz tutaj dłużej niż 3 minuty w jednym miejscu. Aktualnie kilo jest najmniejszą rzeczą, której potrzebuję, tak szczerze. W sensie, no kilo zawsze warto mieć fajny i tak dalej. No ale jednak idąc z takim, wiecie, rozumowym takim myśleniem, to jednak, wiecie, no nawet jeżeli mam gorszy kill, no to i tak prędzej czy później się przekopię, nie? A jednak lepiej tracić mniej serduszek niż więcej i lepiej znajdować więcej gastów niż mniej, więc weź się pojaw, Ruro, co? Bo fajnie byłoby cię już zabić mi z głowy. Ty, czemu ten Blaze ma jakąś tarczę? Co? Jest jakieś nowe rodzaje Blaze'ów, dobra, ale zabijanie tych mołów jest strasznie satisfying, zobaczcie, bo one wybuchają. Wielka straszna bestia, ginąca na hita, co to jest? Firefly. Ale słodki. I co mi dałeś? Dałeś mi kiwie. Ty, no jakbym był gastem, to na pewno nie byłbym w takim dziwnym miejscu jak ten ziód. Ty, no come on, no nie ma gastów tu w ogóle. No zacznij te swoje dziewicze dźwięki wydawać, proszę! Ty, co to jest? Halo, halo, czekaj, ja tutaj ląduję. O co chodzi? Jeszcze raz, weźcie mi to, wytłumaczcie. Co tutaj robi? To jest forteca albo kopalnia pod lawą? Jest jakaś kopalnia lederowa pod lawą, ty, no ale normalnie pod lawą. Normalnie tak, o! Wynaleziono sposób, jak kopać się pod lawą, normalnie. W Netherze w Minecraft cię nauczą, mordo. Ty, ale w sumie... O, właśnie chciałem powiedzieć, że tutaj może być ATS Redstone, okej. Że tutaj może być ta ruda rubinu. Redstone to mi średnio interesuje, co nie? No, ale taki rubin... Ty, tu Blaze w ogóle, co jest? O, dobra, już go nie ma. Ty, to jest strasznie duże! To jest bedrock? Halo, ale ciekawe. No jestem dosłownie pod lawą teraz w jakimś cave'ie. Dasz coś ciekawego? Nawet ten rubin może być, serio. Nie pogardzę, będę szczęśliwy wręcz. Tylko najgorsze jest to, że tam było małe wejście, nie? Jak ja się zgubię, to już nie wyjdę stąd. A chyba nie mam żadnego fire resistant potki, no ale dobra, trudno. Bądźmy dobrej myśli, widzowie. Jakby coś, to już się zgubiłem, co nie? O, skrzynka! No i uwaga, co można tutaj dostać, moi drodzy? Piercing One, ale gówno, ja nie mogę, ej, to było najbardziej niesamowite rzecz, której, nie wiem, no, noż mi szkoda szczępić ryja, że tak to powiem. Czekajcie, chodźmy do góry, znajdźmy wyjście, bo strzelam, że no tutaj mogą być pewnie jakieś rzeczy, ale szansa na to, że to coś się zwróci, jest pewnie mniejsza niż zerowa. Dasz wyjście jakoś, please? O, kolejna skrzynia! I tutaj mamy Silk Touch, o, i mamy ten name tag, więc jak nam się pojawi jakiś ten, to możemy dać mu tego name taga. No i moi drodzy, pytanie dnia. Ja stąd wyjdę jakoś jak człowiek, czy średnio? No właśnie, chyba średnio. O, tutaj oczywiście lawa. Dobra, ty, ja stąd nie wyjdę. Zostałem uwięziony w pułapce, rozumiesz to? Jestem w pułapce jakiejś. I dalej nie słyszę dziewiczych dźwięków, no już by się mógł chociaż wygenerować. Ale szy cave, no i oczywiście lawa od razu, ja stąd nie wyjdę. Jestem uwięziony, to jest mój koniec. O! Słyszałem cię, dziewiczy dźwięku! Tylko co z tego, że słyszałem, jak nie mogę stąd wyjść? Tutaj oczywiście w źródełko lawy po rozkopaniu jednego bloku, no ja jestem uwięziony. Ja jestem dosłownie uwięziony. To jest gravel, ja się boję, że jak ja ten to rozwalę, to mi spadnie na głowę wszystko. Czekajcie. O, patrzcie, właśnie o tym mówiłem. I lawa, tak myślałem. Wiedziałem, że to jest trap. Wiedziałem, że to jest trap, ja nie mogę. Nie, no nie da się inaczej, nie da się inaczej przedostać z tego miejsca okropnego, to jest wszędzie lawa. Według tej mapy, jakbym poszedł w to miejsce i na przykład przekopał się jeszcze trochę dalej, nawet nie tyle, że tutaj, co jeszcze tutaj, to może się uda jakoś wyjść. No kurde, ja już trochę straciłem wiary, jeżeli mam być szczery. No i dobra, spróbujmy się wykopać teraz, może lawy tu nie będzie, miejmy nadzieję. Słyszę cię, gasiku, spokojnie, za chwilę już do mnie trafisz, do moich rąk. No tak, tak, ja wiem. Wiem, że nie możesz się doczekać randki, już normalnie dźwięki wydajesz takie, jakbyś się nie mógł doczekać. Czy mogę? Mogę czy nie? Chyba mogę. Tak, uwaga, jestem! Wydostałem się stąd! Cześć, gaściku, gdzie jesteś? No, gdzie ty te dźwięki wydawałeś? Ty, widzowie, odleciał sobie chyba. No nie widzę go na mapie, co jest grane w ogóle? Możesz nie odlatywać, kiedy cię potrzebuję. Smutna prawda o gastach, widzowie, wystawiają strasznie. Miał tu być, mieliśmy się spotkać, pogadać o życiu i w ogóle. On stwierdził, że robi nara. Ty, no i dosłownie go tu nie ma, no zniknął se. Sadgę. O, myślałem, że to gast, a to jakaś magma, nie?
No niesamowite. Ty, myślałem, że jesteś gastem, ale niestety nie jesteś. Także moi drodzy, dziękuję wam pięknie za oglądanie tego materiału. Sorka, że była ta przerwa, no tak jak mówię, no byłem chory, już uzdrowiałem. Więc wracamy do regularności, no i co? Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i widzimy się w następnym odcinku. Na, na.